Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym vlogu z ulicy, można powiedzieć. Moi drodzy, wielu z was pisze w komentarzach: Jarek, weź już przestań wymyślać te historie, przestań bajerować. Jeden pisze: Hans Christian Andersen. Śmieszą mnie to komentarze. O Jezu. Ale się odniosę, od czasu do czasu się odniosę. To nie są żadne komentarze obrażające moją osobę. Moją osobę. Moi drodzy, ci tak piszecie: ja mieszkam w Londynie. Londyn. Przyjedź. Zobacz. Dotknij tego. Przeżyj tu prawie 11 lat. Tak jak ja. Przeżyj piękne chwile. Poznaj wspaniałych ludzi. I tak dalej, i tak dalej. To nie jest Inowrocław, malutkie miasteczko tam, w którym mieszkam. To nie jest Bydgoszcz. To nie jest nawet Warszawa. Chociaż Warszawa też spoko miasto. Nie należy do moich ulubionych, ale jest spoko. Nowy Świat, tam mi się podobało. A reszta taka rozległa. Tak jak i tutaj, jak przyjechałem, pamiętam. Wydawało mi się tak ogromne miasto. Do metra to bałem się wsiąść. Mówię, zgubię się. Dostałem od ziomka jakąś mapkę. Tu Jarek, jedziesz tu jedziesz tam. Tu jest brązowa linia, tu jest taka linia, tu jest siaka linia. I powiem wam, wystraszony. Wystraszony jak mały dzieciak, ale żeby zaimponować mojej małżonce, że taki jestem kumaty, bo moja żona dojechała do mnie po dwóch miesiącach. Po dwóch albo trzech. Kurczę, już nie pamiętam, to było tak dawno temu. Mi się wydaje, że po dwóch. Szmat czasu, jednak prawie 11 lat, moi drodzy. 29 października będzie 11 lat, jak siedzę w Londynie, nie? I można powiedzieć, że czuję się już jak u siebie. I poruszam się normalnie, wszędzie, bez problemu, fajnie. Ogarnąłem język angielski. I tutaj, w Anglii, w UK, ludzie się do siebie na ulicy uśmiechają. Ludzie ze sobą rozmawiają. Jedziesz gdzieś rowerkiem, zatrzymujesz się. Tak jak przed chwilą miało miejsce. Podjechałem sobie rowerem, zatrzymałem się. Grali sobie, rozgrywali sobie mecz. Panowie z Portugalii. Pogadali. Podeszłem do nich, zapytałem się, co rozgrywacie, jakieś rozgrywki macie. A ziomeczek mówi: to są rozgrywki tych ludzi, którzy rozwożą jedzenie na motocyklach, skuterach, rowerach. Bo obok nie jest taki kompleks takich małych orlików, można powiedzieć, tak jak w Polsce, nie? Też fajnie utrzymanych. I ludzie są tacy życzliwi tutaj. Można szybko złapać kontakt, można się wbić w dane towarzystwo, pogadać o wszystkim. Nikt tutaj krzywdy ci nie zrobi. Oczywiście jak wpadniesz gdzieś w nieodpowiednie towarzystwo, to może się skończyć dla ciebie źle, jak wszędzie. Pamiętaj, znajdziesz się o niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym miejscu, o niewłaściwej porze. Zobaczcie, jaki ładny Mercedes. Nie wiadomo, jak może to się stać. No, ja tutaj tyle fajnych przygód przeżyłem, tyle fajnych ludzi poznałem, że naprawdę jest co opowiadać. Wyskakuję na rowerek, jadę sobie rowerkiem, jakaś akcja się przydarzy, to wam o tym opowiadam. To wam, moi drodzy, o tym opowiadam. Tutaj nie przejdę, a chciałbym tam iść, bo mam pełną reklamówkę tutaj jedzenia, warzyw. Chciałem to kaczkom po prostu wsypać. Niech sobie zjedzą, bo stwierdziłem, że nie będę marnował jedzenia i tak kupuję z umiarem to jedzenie, bo mieszkam tylko z żoną i kurczę, kiedyś się kupowało tak tego jedzenia naprawdę, teraz po prostu nie chcę marnować jedzenia. Wam też polecam. I zostały mi warzywa, jakieś brokuły, których już nie dam rady zjeść, i idę je zanieść zwierzakom. Sobie zjedzą. Jakiś chleb i inne rzeczywiście. Chleb
moi drodzy, taki upieczony w piekarniku, grzanki, taki twardy. Nie dawajcie suchego chleba ptokom. No i tak mówię, wszystkie historie, te, które opowiadam, są z życia, są z mojego życia, są prawdziwe. Czekajcie, tu przejdę czy nie? Są prawdziwe. Tu zawsze fury stoją, ja pierdzielę. Zobaczcie, tu. O matko. I to są historie moje. Historie prawdziwe, które wam opowiadam. Jak wiele razy powtarzam, nie mogę wszystkiego nagrać, wszystkiego wam pokazać. No bo nie mogę, nie? Jest delikatna cenzura na tym, na tej platformie, na której nagrywam i nic nie poradzisz. Poczekajcie, muszę wejść w następną ulicę. A tym niedowiarkom wszystkim, którzy tak piszą, oczywiście macie prawo, ja się tam nie obrażam. Każdy ma prawo do podzielenia się swoją opinią, czy mój odcinek się podoba, czy nie. Kulturalne komentarze. Bardzo proszę, przecież na tym ta rzecz polega, żebyście mnie oglądali, komentowali, pisali, co wam się nie podoba, a co wam się podoba. I moi drodzy widzowie, tak jak często was nazywam, bo jesteście moimi drogimi widzami, dzięki wam złapałem zajawkę nagrywania, dzięki wam to robię. No i się cieszę z tego. Nowe hobby, nowe zajęcie, już to robię ponad 3 lata. Nagrałem ponad 400 filmów. Dokładnie 401 będzie chyba ten film, jak go wrzucę. I jeżeli przytrafia mi się historia, czy to z policjantami, czy to ze zwykłymi szarymi ludźmi, z którymi rozmawiam, często rozmawiam, to ja wam to opowiadam, te historie. Tak samo miało miejsce z tym gościem, który mieszka w namiocie. Nagrywam wam historię, opowiadam prawdziwą. Historie z dzieciństwa, bardzo prawdziwe, bardzo wzruszające. Bo jeżeli wspominam sobie dawne czasy, jak to człowiek nie wszystko miał, a był szczęśliwy, to naprawdę łza wokół się kręci. A jestem bardzo wrażliwym facetem i lubię się dzielić z wami historiami takimi prawdziwymi. Nagrywam tak, jak nagrywam. Wypowiadam się, jak się wypowiadam. Moi drodzy widzowie, ty, mój widzu, jesteś taką inteligentną osobą, można powiedzieć. Każdy taki jest, nie? I wybiera sobie, co chce oglądać. Jak nie chcesz mnie oglądać, to nie musisz. Ja nikogo nie zmuszam. Ale serdecznie zawsze zapraszam. Bo tak to w życiu bywa, że dużo ludzi odchodzi, tak samo moich widzów. Czasami wracają, odchodzą. Widzę wszystko w statystykach. W statystykach kanału. Jeżeli coś się podoba widzom, to nagrywam. Nagrywam takie historie. Jarek, upiecz chleb w domu. Nie będę tego robił, bo piekę chleb w pracy, jeszcze bym miał piec w domu. No, nie chce mi się. I nie oglądają się te odcinki. Najlepsze odcinki to są właśnie te z pleneru. A najlepsze wyświetlenia są na rozkminie z piekarni, nie? Zasycha mi w gardle. Trzeba się wody za chwilkę napić. I tak wam mówię. Ludzie, którzy mnie znają, to wiedzą, że te historie, co ja opowiadam, to są prawdziwe, bo zawsze wśród moich znajomych uwielbiałem opowiadać historie i zawsze to robię na jakimś spotkaniu. Opowiadam te historie, a oni słuchają, nie? I zawsze tak było. Kto mnie zna, ten wie. Pozdrawiam moich wszystkich znajomych i nieznajomych. Pozdrawiam was wszystkich, moi drodzy, z mojego kanału, moich widzów. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do zostawiania łapki w górę, śladu po sobie w postaci komentarza. Zawsze mi będzie bardzo miło z tego powodu. I cóż, mówię wam teraz, że wszystko, co słyszycie na moim odcinku, to jest prawda. Prawda, tak jak ta biblioteczka, która tu możesz sobie
wziąć książkę, przeczytać i ją oddać. Tak to wygląda, taka społeczność tutaj jest, nie? Na tym kanałku. Nie żaden Hans Christian Andersen, tylko Jarek. Jarek na emigracji. Co ja mówię, to jest prawda. Czasami mam takie epizody, że historie niektóre są nie do uwierzenia, ale są, były. Wydarzyły się w moim życiu. I takie historie też będę wam opowiadał. Jeszcze raz. Subskrybuj, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza. Bądź zdrów, czego ci życzę, bo zdrowie jest najważniejsze. Nic nie cieszy tak jak dobre zdrowie, dobra kondycja. Moi drodzy, trzymajcie się. Na razie, cześć.